Niespełna miesiąc temu informowaliśmy o tym, że policjanci coraz częściej zatrzymują w Suwałkach dealerów narkotyków i znajdują u nich naprawdę znaczące ilości środków odurzających. Akcje mundurowych zdają się jednak nie odstraszać handlarzy śmiercią. W ciągu zaledwie kilku listopadowych dni policjanci z Suwałk zatrzymali kolejne 4 osoby. 5 listopada uwagę policjantów zwrócił samochód zaparkowany w rejonie jednego z ogródków działkowych. Wewnątrz auta znajdowało się dwóch młodych mężczyzn, z których jeden na widok radiowozu zaczął sprawdzać swoje kieszenie. Okazało się, że 22-latek miał w nich ponad 10 gramów amfetaminy. Zaledwie 2 dni później w ręce policjantów wpadł 37-letni kierowca Alfa Romeo. Jechał środkiem ulicy Mickiewicza, co zwróciło uwagę patrolu. Kierowca nie zatrzymał się na polecenie policji, wręcz przeciwnie, zaczął uciekać. Ruszył za nim pościg i kilka ulic dalej radiowóz zajechał mu drogę. Kierowca zaś zatrzymał się na płocie jednej z posesji. Przeszukanie ujawniło 4 gramy amfetaminy. Kolejnych dwóch mężczyzn policja zatrzymała przed minionym weekendem. Mundurowi wkroczyli do dwóch mieszkań. Obserwacja lokali wskazywała na to, że mieszkający w nich mężczyźni mogą posiadać narkotyki. Podejrzenia potwierdziły się. Policja przejęła 37 gramów amfetaminy i 30 gramów marihuany. Dwaj rówieśnicy, zaledwie 18-latkowie, trafili do aresztu i decyzją sądu spędzą w nim co najmniej 3 miesiące w oczekiwaniu na proces karny.